Dobra, wydobyliśmy się z hostelu. Idziemy złapać coś do jedzenia. A patrzcie na to. Ktoś przyjechał na rowerach tutaj z Francji do Turcji. To jest przygoda, nie? Dopiero, a nie jakiś nędzny autostopowanie. Kiedyś też pojedziemy z Kotkiem na taką podróż. Kotek się nie zgodził, za mną mówisz. To sam pojadę. Okej, sam jedzie. Odpuścisz mnie, tak? No odpuść. Dobra, jak ktoś chce, jest chętny, żeby pojechać ze mną, zapraszam do sekcji komentarzy. A ktoś jest chętny ze mną normalnym sposobem, to też zapraszam. Kotek. Dobra, odwołuję to. Nieaktualne. Jednak plany się zmieniły. Zostajemy przy pójściu do sklepu i załatwieniu czegoś do jedzenia. Pan się zatrzymał, nas zabrał, ale naprawdę wszystkie rzeczy u nas są na kolanach leżą, nie? Przejechaliśmy, ile? 100 km? Jakieś 100, tam 90 parę, no 100 powiedzmy. Mamy postój mały na przystanku sobie, Paulina nam gotuje śniadanie. Nie? No. A tutaj jest z tym panem, co jest tutaj się chowa za tym, przejechaliśmy. On sobie też przerwę robi. Tak. A dalej on skręca do miejscowości tutaj w pobliżu, a my jedziemy dalej prosto, nie? Tak, jedziemy dalej prosto. Tak, i prawdopodobnie. No i prawdopodobnie zmieniamy trochę plany, bo chcieliśmy dojechać tutaj jeszcze niecałe 100 km dalej do Fethiye, ale pojedziemy dalej do Antalii, nie? No i do Antalii będziemy łapać, żebyśmy dzisiaj już wieczorem dojechali tam raczej. Tak. Pod wieczór. Gotta get it right from the start. Unite mind and heart. Choose a way. Don't go astray and try to ease the pain. Don't stay the same. Love your neighbor, that's the label. Witamy was serdecznie i gorąco z Antalii. Antalii. Godzina 18.20, a my już jesteśmy. Tak, zaczęliśmy dzisiaj łapać o godzinie 12. Mieliśmy do przejechania ponad 400 km. A pamiętasz... Bardzo szybko poszło nam, po minucie wszędzie staliśmy, naprawdę. No stop nas zebrali, wychodzimy, jedziemy dalej, wychodzimy, jedziemy dalej. Wbrew pozorom stop w Turcji wcale się nie zepsuł. Tak sobie czasami żartujemy, jak łapiemy dłużej niż 5 minut. Że stop w Turcji się zepsuł, ale nie, działa perfekcyjnie i no. Dojechaliśmy błyskawicznie. Jak sobie przypominamy czasy, kiedy byliśmy jeszcze tam w Europie Środkowej, tam w Polsce, Czechach i tak dalej. I jak tam nam to mozolnie szło, to... To myślałam, że tak samo będzie tutaj, szczerze. No, tak myślałaś, nie? My idziemy poszukać jakiejś dogodnej miejscówki do naszego namiotu i będziemy się tutaj relaksować, nie? Tak. Ja jeszcze bym też chętnie zlokalizował jakiś sklep. Proszę bardzo, w pełni wyekwipowana paleta. Tutaj. Tam dalej na plaży są prysznice. Więc generalnie w pełni przystosowana do dzikiego plażowania plaża, nie? Kotek. Musimy się rozbić gdzieś, bo jest prysznic i toaleta. Bo... Ale sporo ludzi tutaj, nie wiem czy zauważyłaś, ale na parkingu stoi swoimi samochodami i tutaj, no w kamperach głównie, nie? Mi się podoba. Dobry wieczór z Antalii. Okej, okay, kupujemy jeden chleb. Ta kola mają po największą 1,5-6,75 niecałe 4 zł. No nie całe 4 zł, tylko 3 zł. No, 3 zł? I jest jakaś za 2,5 litra, ja chcę taką. No nie, jest za... Nie, dobra. To ona jest za 4 zł. Zero. Chociaż w czym będziemy się... No dobra, jesteśmy fit. Okej, już wyszliśmy ze sklepu i powiem mam, zapłaciliśmy 35,50, czyli jakieś 12, 15 zł. 14-15 zł. I kupiliśmy całą torbę jedzenia. Dobra, tak naprawdę to my idziemy już do namiotu. Nic wam nie nagramy więcej, bo nic nie widać, to po prostu jest ciemno. Więc widzimy się jutro, ale w tym samym odcinku najprawdopodobniej. Widzimy się o poranku z Antalii. Siemanko, witajcie w kolejny piękny turecki poranek. Jest godzina
8:30 rano, wstaliśmy jakieś pół godziny temu. W zasadzie to obudziło nas słońce walące prosto na nasz namiot, ale i tak jest fajnie, nawet jest wspaniale, bym powiedział. Noc była bardzo przyjemna, w miarę cicha, przede wszystkim ciepła. Nie marzliśmy, co nie jest standardem w tej podróży, i się wyspaliśmy. Mimo że właśnie musieliśmy wstać o tak nieludzkiej porze jak 8, ale i tak jest okej. Teraz planujemy coś zjeść, pójść do morza w końcu, pierwszy raz w sumie w czasie tej podróży, i potem pójdziemy zwiedzać miasto. A tymczasem mogę wam jeszcze pokazać nasze obozowisko, które prezentuje się w następujący sposób. Tu jest nasz namiot, tu jest plaża, no i tu jest morze. Mieliśmy jeszcze kolegę tutaj obok, ale nie mam pojęcia, kto tam śpi. W zasadzie to w ogóle nie widzieliśmy tego człowieka. Nie wiem, czy on tu w ogóle jest, czy ten namiot tylko stoi. Też wcześniej spacerując widzieliśmy więcej namiotów na plaży, więc ludzie tutaj śpią. A jak byłem tutaj kiedyś parę lat temu w czasie sezonu, w środku sezonu, to stał namiot przy namiocie po prostu na plaży. Mnóstwo ludzi tu spało, więc jakbyście tutaj byli, szukali miejscówki do spania na dziko, to plaża Konialta, bodajże tak się nazywa, jest spoko opcją. Dobra, Farunia rozstawia bufet. Tak. Bo jem śniadanie, a ja potem od razu do wody. Co będziesz jeść? Granata? Tak. Tylko uważaj, żeby ci nie wybuchł w ręce. Watan, bzum watan, nasza ojczyzna. Dobra, to my się sobie pokąpaliśmy fajnie, poopalaliśmy i teraz idziemy zwiedzać miasto. Idziemy wzdłuż wybrzegu i to jest 7 km do miasta. No. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli iść te 7 km, bo to sami rozumiecie, to sporo. Złapaliśmy stopa do miasta z naszej plaży. Tak się teraz zaczęliśmy zastanawiać, że to nasze miejsce na nocleg nie jest zbyt dobre w perspektywie wydostawania się z tego miasta, bo ono jest oddalone o 7 km od centrum. Żeby łapać dalej stopa, tam gdzie dalej chcemy jechać, to musimy przejechać tak jakby przez miasto. Czyli nie dość, że musimy 7 km dojechać do centrum, to jeszcze z niego wyjechać dalej. Jakiś ruch jest dopiero. No, a jeszcze ruchu nie ma, podejrzewam, że jak rano będzie łapać, to ten ruch będzie bardzo słaby, więc no. Musimy wymyślić jakieś rozwiązanie, bo za... Pojutrze będziemy się stąd wydostawać, więc musimy pomyśleć, jak to zrobić, żeby się nie narobić, ale żeby zarobić, to znaczy, żeby się stąd wydostać. Zapytałam panią, tą, którą właśnie przed chwilą mieliśmy. Ona pracuje w wolontariacie i rowerem tak wzdłuż wybrzeża sobie teraz jeździ i karmi kotów. Bardzo fajne, nie sądzicie? Postać kobiety, która się nazywała Fatma Doman. Ona się urodziła w 1927 roku i była pierwszą kobietą w ogóle, która pracowała na porcie i obsługiwała te latarnie morskie. To jest ciężka praca, bo jak źle obsłużysz, to statek się rozbije. Naprawdę? No. W sensie, no nie na pewno, ale może się rozbić, nie? No jak jej to z ciebie postawili, znaczy dobrze wykonywała swoją pracę, nie sądzisz? No. Kiedyś obok stanie tutaj posąg Faruni. A co napiszemy tam? Farunie. Pierwszy uzbieczek, który przyjechał do Antalii i tam została. Co jak co, może być kurort, ale chyba nie może być tureckiego miasta bez bazaru. A Farunia oczywiście nie może odpuścić żadnemu bazarowi, nie? To bo fajnie wygląda. Bazarowanie to jest część tureckiej kultury. I targowanie. Zdecydowanie, no i targowanie. Bazary też mają swój urok. Przynajmniej na początku pobytu w Turcji. Mi już się, szczerze mówiąc, trochę znudziły. No jeszcze nie. Thank you.
Benzine 30 liraya. Peynir 20 liraya. Pewnym przypadkiem trafiliśmy na jakiś lokalny targ. Takiego w sumie gwaru i tłoku to nie było nawet na targach w Stambule czy w Izmirze wcześniej. A tutaj w kurorcie, no proszę. Dobra, kupujemy truskawki za pół kilo 4 zł. I może kupimy kaki. Ile chcemy tego? Dwie sztuki. I kitana, on da, i kitana. Nawet. Albo to trzeba było winno. Beş. Sen nerede öğrendin? Polonya. Tamam, kaç? 10. Taşkent'te. Taşkent'te. Evet, Taşkent. Mandalina 2 lira, mandalina 2 lira, mandalina 2 lira. Mandalina 2 lira. Mandalina 2 lira, mandalina 2 lira. Daje, to coś takiego jak u mnie w kraju, jak jest wieczór, żeby to im nie zostawało, oni sprzedają to 2 razy taniej i tak właśnie ludzie przychodzą i rozkupują. U nas tak samo jest, chleb, wszystko, nie? Na początku w dzień jest drogo rano, ale jak już wieczorem, żeby to wiesz, nie zostało i nie zepsuło się, oni sprzedają taniej. I mi się wydaje, że tak samo tutaj, bo to co my teraz wszystko kupiliśmy, ja wszystko to widziałam 2 razy drożej wszędzie. A 3-4 razy. No tak, dlatego że teraz tak naprawdę wiesz, jakościowo są dobre rzeczy, ale są bardzo tanie. Za 2 lira powiedzmy ogórki, bo taki dobry.
to jest lepiej kupować co dzień przychodzi niż my w sklepie idzie, wiesz? Dobra, wyszliśmy stamtąd i jak sami widzieliście, no po prostu klęska urodzaju, jak to się mówi, nie? No naprawdę, taki wybór, takie ceny niskie, no wszystko było po prostu jak za darmo. Bakłażany za 1 lirę, to jest... Dobry to jest 40 groszy za kilo. Wyobrażacie to sobie bakłażany. Albo te wielkie, ogromne kapusty, to za sztukę było 6 zł. 6 zł, a tam to jakieś 3 kilo fajne. Chyba wyjdzie, nie wiem, 4. No, ogromne były te kapusty. Naprawdę, my kupiliśmy na przykład mandarynki po ile za kilo? Za 2 lire. Czyli 80 groszy za kilo. Tak. Jeszcze kupiliśmy taką jakby trochę droższe, bo za 1,5 też byle. No. Więc... Truskawki też. Truskawki 6 zł za kilo. Nie, 4 zł za kilo. 10 lir zapłaciliśmy. A, 4 zł 4 za kilo. Za a były kilo, jeszcze czyli... tańsze, ale te były ładne bardzo, dlatego... U nas są spoko, taki powiedzmy jakoś taki średni, a były bardzo malutki i to kosztowały za kilo już tam 4-5 zł. Naprawdę. Raj dla wegetarian na pewno. No, ale jakie te mieli? Mięsa też były? Nie, ryby mięsa, były. Mięsa nie, ryby były. Ale były te bardzo tanie. Jak powiedziałeś wegetarian, to mi się te różne te zielenie, wiesz? Szpinak, minak i to było taki w dużych kawałkach zawiązany, tylko 1 lira było. No. 1 lira, jeden pęcik taki. Tak. Ja myślę, że to jest w ogóle tanio. No. Jak na taki szpinak, na jakiś taki, wiesz, rukola, coś tam. 1 lira za tak, nie wiem, 100-200 gram, tam jest dużo tego. Super miejsce. Tanio. Jakbyśmy tu mieszkali, to na pewno byśmy tu przychodzili. O, ja bym codziennie wieczorem chodziła z taką walizką i tam zbierała rzeczy. Nie, naprawdę, zapłaciliśmy jakieś, nie wiem, 15 zł jakieś mamy, pół kilo truskawek. Kaki kilo mandaryny, kaki pomidory, mamy, no. O, pomidory orzechy, też, orzechy, pistacje. No dobra, ale pistacje akurat są drogie, ale te wszędzie drogie są. No, na całym świecie chyba. No. Jeszcze nie spotkaliśmy miejsca, gdzie pistacje byłyby jakoś bardzo tanie. Tak, wszędzie tak samo prawie w Turcji. Znaczy się w ogóle w Polsce to są mega drogie, żeby nie było. No. A tutaj są powiedzmy przeciętne. No i u mnie w kraju też są drogie. No. Tutaj taniej jest, bo u nich to rośnie, wiesz, dlatego może. Także naszą wędrówkę w poszukiwaniu tanich pistacji musimy kontynuować. Jak macie jakieś propozycje, gdzie możemy znaleźć tanie, to możecie pisać w komentarzach. A my tymczasem powoli już będziemy zmierzać do naszego legowiska, bo ono znajduje się jakieś 10 km stąd. Więc mamy nadzieję, że nie na pieszo, ale długa droga przed nami. Będziemy próbowali stopa tam złapać. Oby się udało, nie kotek? No, by się udało, bo 10 km chwili będziemy, kurde, jak mam na pierwsze iść. 1,5 godziny? No, dwie nawet. Naszym tempem to może nawet 3. Dobra, ale ciśniemy. W taki oto sposób kończy się nasza przygoda z Rivierą Turecką. Co prawda w Antalii spędziliśmy jeszcze 2 kolejne dni, ale polegały one głównie na pływaniu w morzu i opalaniu się na plaży, więc nie nagraliśmy w tym czasie nic wartego pokazania. Chwile sielanki i błogiego odpoczynku powoli dobiegają końca, bo już w kolejnym odcinku wracamy do trybu znacznie bardziej przygodowego podróżowania. Za tydzień zabierzemy Was w miejsce, którego odwiedzenie było jednym z największych marzeń Fary. Aczkolwiek zanim do niego dotrzemy, czeka nas jeszcze długa i niełatwa autostopowa przeprawa w stronę centralnej Turcji. Już teraz zapraszamy Was do oglądania następnego epizodu naszych przygód, który ukaże się tradycyjnie w niedzielę o godzinie 12. Bądźcie zdrowi i uśmiechnięci. Na razie!